Witam w specjalnym odcinku Mortal Shell. W tym odcinku, moi drodzy, będziemy próbowali pokonać Hadrena, pierwszego bossa, bowiem zauważyłem, że jest osiągnięcie do tego bossa, czyli da się go pokonać. Nie będzie to na pewno łatwe. Mamy też niestety samouczek do ogarnięcia za każdym razem. No i wiadomo, po śmierci zaczyna się właściwa gra, w związku z czym trzeba będzie wczytywać zupełnie od nowa. Ale można ładnie przeciwnika za plecy nawet tak zaskoczyć. No ale o backstabach nic nie było, więc backstabów tu chyba nie mamy. No i to jest właśnie nasz w sumie boss, ten koleś, który nas tu uczy. Ciekaw jestem, co się wydarzy po pokonaniu go. Bardzo możliwe, że będę mniej mówił w tym odcinku. Póki co mówię całkiem niemało, ale w trakcie już walki w ogóle cofnąłem się, nie? Świetnie. Dosyć wolno się tutaj biega niestety. I też a propos osiągnięć, jest kolejne osiągnięcie, które polega na tym, aby przejść tę grę bez używania jakiejkolwiek powłoki. A tu dostaję miecz i co? Tu już będzie walka z Hadrenem? W ogóle Hadren to chyba ma być anagram od Harden, tak? Myślę, że przechodzenie gry bez używania powłoki to jest taki odpowiednik SL1. Stwardnienie podczas ataku, wiadomo. To jeszcze nie jest walka z bossem. Teraz mamy co? Namierz, lekki atak i... A jak mamy cooldown na stwardnieniu, to też działa trigger adaptacyjny. A tu nie muszę na razie unikać w sumie. Stwardnienie podczas silnego ataku, tak. Podczas ataku jest napisane, ale chodzi... Kurde. Dobra. Jeżeli tak będę grał, to nie wygram z Hadrenem raczej. Najpierw R2, a potem stwardnienie. Tak jest. Ten żeton chyba powodował, że w trakcie, kiedy jestem utwardzony, odnawia mi się życie, więc... Aha, tylko ja muszę go użyć tutaj, tak? Czy... Może da się przejść bez używania go, no bo w sumie na Hadrenie mogłoby się to przydać. Dobra, nie trzeba tam było wszystkich tutoriali robić. No i tu jest wejście na bossa, także zobaczymy, jak to pójdzie.
jestem jakby co z wami cały czas. To będzie mozolna walka, ponieważ widzę tylko jeden sposób na atakowanie go, czyli mocny atak. Stwardnienie atakujemy i od razu trzeba uciekać. W zasadzie tutaj jeszcze była szansa, żeby go dziabnąć. Ale nie ma co ryzykować, no bo nie mam w ogóle opcji na leczenie się, dlatego lepiej w ogóle nie ryzykować, tylko stosować ten patent. On ma mnóstwo zdrowia. Więc naprawdę jest to misja. No, mało zdrowia mi zostało, więc nie chcę ryzykować, dlatego robię tylko te ataki z utwardzeniem. Naprawdę trzeba od razu potem odskakiwać, nie ma w ogóle czasu, bo on wykonuje od razu atak. Są oczywiście czasami momenty, kiedy można go zaatakować, przechodząc mu gdzieś tam na plecy, ale naprawdę ryzyko tutaj... Ja mogę jeszcze dostać hita i zginąć, więc nie ma co naprawdę szastać zdrowiem. Wiem, że przez to walka jest dosyć monotonna i powtarzalna, ale jest to tutaj jedyna przewaga taka faktyczna. Po tym ataku, jak on robi wyskok, można by go ominąć i zadać obrażenia. Ale tu jedna pomyłka naprawdę może zaowocować moim zgonem. No i właśnie było blisko takiego zgonu, bo jakieś dziwne rzeczy się zaczęły wyczyniać. Na szczęście jako ten stwór bez powłoki wygląda na to, że bardzo dużo mam wytrzymałości. Więc może granie tym stworem, przejście gry bez powłoki wcale nie byłoby takie aż straszne. Z drugiej strony, no w końcu ulepszając powłoki zdobywamy jakiekolwiek ulepszenia dla naszej postaci. No bronię też można ulepszać sobie, ale generalnie większość perków, które zdobywamy, bierze się z powłok. Niewiele już Hadrenowi zostało życia.
Więc nie jest to najtrudniejsza walka, ale walka ucząca, jak odpowiednio używać twardnienia w tej grze, czy stwardnienia. No i walka też wymagająca cierpliwości i faktycznie nie popełniania błędów. Trzeba te sekwencje, które ja robię, wykonywać po prostu systematycznie za każdym razem. Czyli mocny atak w trakcie ataku, twardnienie i potem od razu po wyprowadzeniu ataku odskok. Face off, zdobyto trofeum. Tak wygląda sytuacja w momencie, kiedy pokonamy tego bossa. Czy też mnie ryba pożre? Nie, zobaczcie, zniknęliśmy w taki sposób, jak ten boss znika. A nie, to on zniknął. Faktycznie on nie umarł, tylko zniknął. Nie, już myślałem, że my mamy taką zbroję, ale przecież my nie mamy w ogóle zbroi. Okej. Okay. I co? No ryba nadal nas pożera. Tylko nie wiem, czy nie ma różnicy takiej, że wcześniej to wyglądało, jakbyśmy tego nie wiedzieli, a teraz nasza postać tak klęknęła, jakby przygotowując się do tego pożarcia. A chyba mam bardzo mało zdrowia jako ta powłoka. Właśnie powłoka to jest to ciało, które zdobywamy. Ja w ogóle dlatego mówiłem, że będę mało mówił, bo pewnie słychać teraz pralkę w tle. No ale nie będę teraz nagrywał normalnego odcinka, tylko taki właśnie poboczny. Więc pozwoliłem sobie na taki zabieg. No ale pokonaliśmy Hadrena. Jest coś pokazanego dodatkowego. Myślę, że można by się podjąć grania tą formą. Nie wiem, jak ona się nazywa właściwie. Tą formą duszy, nazwijmy to. I tutaj jesteśmy po prostu, obstawiam na hita od wszystkiego, może pułapki by nas nie zabiły. A, czyli to jest taki odpowiednik SL1, po prostu granie w ten sposób. Okej, dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli podobała wam się walka z tym bossem, zostawcie łapkę w górę i widzimy się pewnie w normalnym odcinku z Mortal Shell.